Witajcie w kolejny piątek, przed nami weekend, podobno bardzo ciepły, więc fajnie, a ja już ruszam z informacjami dla Was. Znamy już wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Otóż spośród 42 zakwalifikowanych do głosowania projektów, 12 z nich doczeka się realizacji. To rekordowa edycja, rekordowa pod względem ilości oddanych głosów, jak i osób, które wzięły udział w głosowaniu, bo oddaliście ponad 40 tysięcy głosów, a zrobiło to ponad 22 tysiące głosujących. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w głosowaniu. Dziękuję również tym, którzy zgłosili projekty. Tym osobom, których projekty nie wygrały, życzę, aby nie traciły entuzjazmu. Za chwilę kolejna edycja na pewno w końcu się uda. Do Bytomia przyjechali studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studenci Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. W ramach warsztatów pracują oni nad koncepcją dworców przesiadkowych. Ich prace posłużą do dalszego etapu projektowania dworców przesiadkowych na Placu Wolskiego, jak i w Stroszku i Karbiu. Dobra informacja dla biegaczy, dla miłośników biegania. Otóż wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w przyszłym roku w Parku Kachla zorganizujemy Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. W tym tygodniu ruszył cykl spotkań z mieszkańcami. Za nami już spotkanie w dzielnicy Śródmieście, przed nami Rozbark 30 października, kolejno Stroszek i Sząbierki. Wsłuchując się w Wasze sugestie, czy też nawet wczytując dotyczące pracy Urzędu Miejskiego w Bytomiu, wprowadzamy pracujące soboty. Otóż w każdym miesiącu jedna sobota będzie pracująca, będzie pracował Wydział Spraw Obywatelskich, czyli ten, w którym możecie złożyć wniosek na dowód osobisty, czy też dowód osobisty odebrać, jak i Wydział Komunikacji, w którym możecie zarejestrować pojazd, też odebrać swoje prawo jazdy. Pierwsza taka sobota w tym miesiącu 28. Serdecznie Was zapraszam, a dzisiaj życzę Wam spokojnego piątku, no i oczywiście udanego weekendu.